Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Surviving Mars. Witam was, moi drodzy. Przypominam o łapce w górze, jeżeli podoba ci się seria i oglądasz ją. To możesz zostawić linki w opisie, jeżeli jesteś nowy. A my kontynuujemy, słuchajcie, sobie historię. Poczekamy, bo tutaj sprowadza nam się dwa gniazda dronów, 10 oddzielaczy wilgoci. Tak, tutaj gramy, prowadzimy kolonię, na razie jest dobrze. Wszystko jest mazno. Wydaje mi się, że jesteśmy totalnymi koksami. W ogóle ta produkcja cementu, w sensie, ja mam 600 cementu, czy mi się opłaca robić nowe, kurde, te, czy mi się opłaca robić nowe składy? Wydaje mi się, że nie, w sensie, tyle jest chyba kompletnie wystarczająco. Dobra, mamy nowe rzeczy. Prowadziliśmy troszeczkę artykułów elektronicznych. Nowy szlak handlowy, proszę, co to jest? Witam, dyplomacja, ty pierwszy raz widzę. Obraź. No może. Wymień technologię, a to ciekawe. Przykro mi, ale wasze osiągnięcia w tej chwili nas nie interesują. Okej. A handel? Myślemy 50 w zamian za 102. Tak sądzę, że obie nasze. W sensie. Poczekaj, kto wyśle co? No, odniosą sukces, korzyści, że uznacie tak. Wyślemy 50 tego w zamian za 102. My wyślemy 50 tego artykułów elektronicznych w zamian za 102 metalu. Dobrze, ja to rozumiem? Bo jeżeli dobrze, to myślę, że tyle wam powiem. Panie Japonio. A możemy się tu skontaktować. Ty, wymień technologię. Sądzę, że mamy trochę za mało, by podejmować tak poważny krok. A że znamy się trochę za mało. Brazylia jako kolonia, Omega Lul. No dobra. A ty, wy coś chcecie? Nie. Co proponujecie? A co to znaczy? Wziąłem wam prezent. Zmieniliśmy zdanie. Aha, to był taki prezent. To nie chcemy. Chcemy poprosić na przykład wymień technologię. Nie. Kontakt. Rozpocznij handel. Nie. Niestety oni mają słabe rzeczy. Oni mają ludzi, ty. Koloniści 24. 12. 0. 48. No na razie wydaje mi się, że jesteśmy najbardziej do przodu w tej stawce. Stop 2 za 50 tego. No nie, to jakby my metalu nie potrzebujemy. My byśmy bardziej chcieli faktycznie artykuły elektroniczne. Niżeli sam metal. Metal to ja mogę sobie wydobyć. To nie jest jakiś największy problem na świecie. Kurde, jak się włączało tą mapę? Tą taką, wiecie, którą mapę, czy nie? Widok planetarny, to jest to. Łazik safari. Wcześniejsze obserwowanie mówiły o zauważeniu tęczy. Naukowcy też głośno mówią o swoich zainteresowaniach. Możemy tutaj wysłać rakietę i wynik nowe technologie. Wydaje mi się, że kurczę, wyślemy tutaj rakietę. Czemu by nie? To jest warte, bo to nam zawsze przyspieszy troszeczkę całą naszą kolonię. A tutaj no generalnie też rywalizujemy z różnymi koloniami, więc jakby. Brak wolnych łazików, a co to znaczy? A, bo ja tam potrzebuję łazika. Poczekaj. Stop. Łazik safari. Ty, ja nie mam jakiegoś łazik safari. Co to znaczy? Nie, stop. Anuluj, 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 anuluj. Ja myślałem, że ja dostanę łazika safari, a nie, że ja potrzebuję łazika safari. Specjalizacja naukowiec. W tym obszarze od jakiegoś czasu rejestrowane są wysokie odczyty. Wynik zasoby. Okej, rozładowywanie jest na razie. Mogę cię kliknąć? Nie mogę. Co wy chcecie od niego rozładować, ty? Co ty za głupoty? Co wy za głupoty gadacie? Wyślij na ekspedycję, no. Wyślij. No i miodzio. Do tego, jak to się. Kurde, ostatnio się uczę, ale na razie jestem chujowy z nauki nordyckich mitologii. Jotunheim? Chyba Jotunheim. W sensie tęcza.
To jest na końcu tęczy znajduje się przejście do Jotunheimu. Coś takiego. W ogóle ja zapomniałem kompletnie o tym, słuchajcie, ale nie wiem, czy wiecie, ale oddzielacze wilgoci lepiej działają, jak są osobno i daleko od siebie. Zapomniałem kompletnie o tym i wszystkie walę sobie kurwa koło siebie, czemu by nie. Teraz postaram się, żeby działały lepiej, to zrobię troszeczkę. Troszeczkę. To mi się podoba. Też miałem jakieś oddzielacz wilgoci, natomiast zniknął ostatnio. Szukałem tam, gdzie on był i zniknął. Jakoś nie był mi potrzebny, natomiast przeszukałem to miejsce, gdzie powinien być, no jego nie było. W ogóle kosztuje dużo metalu robienie tych kabli. To jest po jeden metal, po jeden metal, po jeden metal, ale kurwa ostatecznie okazuje się, że to jest dużo metal. Po jeden metal, dużo metal być, rozumiesz? Co to jest? A już przybyli? Szybka ta ekspedycja, strasznie. Nowy szlak handlowy, Brazylia. 109 betonu. Mam im dać za 50 części maszyn. Kurde, powiem wam szczerze. A nie, my wyślemy im 50 w zamian za 190? Nie, no co tu jest grane znowu teraz? Dlaczego my 50? Nie, przecież nie chcę nic. Jak po... Czemu oni chcą mi beton dać? Na co mi beton? Z wszystkich rzeczy beton? Coś się pomaga. Miałem kolegę, który nazywaliśmy beton. Teraz mi się zdzwoniało. Wszystko wyładuj. Beton. O, dawne czasy, 7 lat temu czy coś. Teraz jest po prostu przypomniało mi się, to tak dziwnie może brzmić, że miałem jakiś kolegę. Nie, że miał 40 lat, on 21, więc mogło nie brzmić, jakbym... Zresztą co ja się tłumaczę? Pyk, pyk. 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 Pyk, pyk. Pyk. Pyk, hit. Ty, strasznie dużo metalu na to marnuje, naprawdę. Ty, a potem jak my to rozwalimy, to my metal odzyskujemy? Mam nadzieję, że tak. Ile produkuje? 10 wody produkcja jest? Odpalamy nową kapsułę. Zapraszam, zapraszam. Ladies and Gentlemen. Ej, za czym się różni zawór? Od rury. A, woda i tlen. A... Zamknąć ręcznie, bo odciąć dopływ wody i tlenu. Nie rozumiem. Ale okej. Okay. A to nie jest połączone, czebu? Halo. Git? Chyba git. Dobra, teraz się... Aha, bo ja jak to odzyskam, to ja nie wiem, czy one się... Bo ja nie wiem, czy ja mam technologię. Stop. Technologia. Ale tutaj się dzieje, widzowie. Trzeba rozbiórkę. Mam rozbiórkę zrobioną? Dobrą? Tak, mam. No i koks. Czyli jeżeli rozwalę teraz ten budynek. Pyk. To jakby będę mógł tu... To odzyskam rzeczy, plus odzyskam miejsce, rozumiem. I mam szczerą nadzieję, że tak właśnie jest. Okej. Okay. O, jest. Zajebiście. I robimy... przejście. Cyk, coś takiego, bo tu się jakby nie da przejścia zrobić, nie wiem, to strasznie dziwne. To powinno być tak, że tu się robi przejście, ale to tak nie działa niestety i przejście walisz obok, nie? Czy mamy jakąś ciekawą ekspedycję, co to daje? Dodatkowy sprzęt, czas trwania ekspedycji, zajebiście. Zwiększyć liczbę punktów badań od sponsora Ziemi za zbudowanie wystrzeliń zaawansowanych satelity. W sensie, a ja nie dostaję. Ja muszę tyle wydać. Znowu mi się myli. Okej. Okay. Wybierz interesujący punkt. A to? Wywołaj też meteoronizmów, które przynoszą cennych zasobów. Będę spadać zasoba na... i mogę zagrozić kolonii. No to przecież to po co mnie to?
Ale bez sensu, dobra, to nie chcemy. Lećcie na ziemię. Powrót na ziemię, weźmiemy jakichś ludzi, tu przyślemy. Mamy dużo bezrobotnych. A ja mogę sam kolonię od początku w sumie budować. Ale to kosztuje trochę. Trochę metalu. Łe, nie no, w sumie nie jest tak źle. Ty, walimy kolonię normalnie tak o tu? Co wy na to? Ja bym walnął normalnie kolonię, aż tu budujemy. 80 cementu, 20 tego. Będziemy mogli sobie wydobywać od razu metal, co będzie super fajne. A nie wiem, jak połączymy tą kolonię z tą. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, ale dobra. Na razie kij z tym. Na razie wszystko jest gites. Szkoła? Mamy szkołę? Mamy... Co to jest? W szkole. Mieszkańcy. A i szkołę. Szkołę trzeba zbudować. W edukacji? Apartamenty! To jest... Tu się w tego, że więcej ludzi się wciska. Ale na razie to może... Laboratorium badawcze! Tylko to też wymaga dużo, że szkoła, ale to wymaga znowu tych artykułów elektronicznych. Trzeba zacząć robić artykuły elektroniczne. Artykuły elektroniczne robi się z, niestety właśnie z, słuchajcie, no z metali rzadkich. A metale rzadkie są tutaj na przykład. A tutaj metal rzadki to bardzo daleko metal rzadki. Więc będziemy musieli tutaj zrobić kopułę, bo inaczej się nie da, bo te też metale rzadkie potrzebują ludzi do tego. Dobra, pyk, cyk, skanuj anomalię, ty wyładuj, no ziomuś, kurde. Wyładowuj. Wyładowuj i zbieraj mnie metale fastem. Ja, że to ręcznie muszę zaznaczyć, ale... Pyk. Tu są też metale, ale takie w środku, tu. No i chyba w sumie koniec. Chyba, że ja jakby mogę na przykład tu mu zaznaczyć? A mogę w sumie. Nie, ale tak jak będę po całym tym Marsie, kurde, szukać tych metali. Nie, dobrze. A co jak on się zepsuje? Aha, to wtedy biorę dodatkowy. To po to są te drony, że jak on się zepsuje na przykład, to ja mu zaznaczam wtedy, że on ma tego. Rozumiecie? Dobra, ja wszystko rozumiem na przykład. Co to jest? Super magazyn, nowy budynek, duża cysterna, magazyn bardzo dużej ilości wody. Duży zbiornik tlenowy. Jeśli istnieje magia w tej planecie, kryje się w wodzie. Wydaje mi się, że... Czy już wolę chyba farmę grzybów zajebać. Breakthrough discovered. Porywająca architektura. Co to jest? Koniści w kabułach z Ignicy mają zwiększone morale. No dobra, gościu. To jakieś przełomy, ale to usesy są te przełomy. Na razie. Na razie to my potrzebujemy podstawowych zasobów. Artykuły elektroniczne. Na przykład. Ja co w sumie jak się skończą te wszystkie rzeczy, bo najgorsze jest to, że one się kończą i to się niby wydaje dużo. Powiedzmy tutaj jest 500 metali, ale one się skończą te 500 metali. Te 1000 metali to się wszystko pokończy w końcu. I co jak się skończy? Koniec gierki? Jakby moja kolonia umiera? Czy jakby co? W sumie. Bo nigdy nie doszedłem do tego stanu, jakby. Miałem dużą kolonię, ale nigdy na świecie. Taką, tak potężną. Nowe osoby potrzebujemy. Chyba nie. Potrzebujemy drony, które. Żeby tu zaczęły coś budować wreszcie. A tak się składa, że my takie drony. Kurczę, mamy. Gniazdo dronów możemy tutaj dupsnąć. Brak połączenia kablowego. To nie jest na razie ważne. Najbardziej ważne jest, żeby... Bo wydaje mi się, że ja muszę zrobić drony na taką odległość, żeby one sięgały do tego magazynu. Albo walnąć bardzo daleko, na przykład tutaj. Ale wtedy walnąć osobny magazyn. A zrobiłbym w sumie tutaj, bo tutaj byśmy... O, coś takiego bym zrobił. Coś takiego i teraz tak, czekajcie, patrzcie to. Minus, minus. Plus, plus.
Bierzemy tą mobilną bazę i każemy mu budować im tutaj te rzeczy. Oni budują tu i my później bierzemy i budujemy kable. Pyk. I coś takiego. Pyk. Pyk. I pyk. Powinno być git, co? Nowe anomalie. Zajebiście. Anomalia zawsze jest koksem. Skanuj. Brak podtrzymywania życia? A no tak, faktycznie brak. Dobra, na razie ją wyłączymy, żeby tutaj była jasność. Pyk, pyk. Najważniejsze tutaj będzie wydobywanie metali. Tutaj po to w ogóle stworzyliśmy tą kapsułę, żeby wydobywać tutaj metale, więc to jest super ważne. Gdzie to jest tutaj? Produkcja. Ekstraktor metali. Coś takiego tutaj. Jest to rzecz, która będzie nam zajebiście potrzebna. Później cyk, cyk. Dobrze pomyślałem z tym? Dobrze, tylko teraz one by jakby musiały zbudować tego, nie? To. One umieją tak zbudować? Nie wiem. Wydaj polecenie, no ja rozumiem. Na przykład tu. Ale, apa, jakbym zrobił tak i tak. Dobrze robię? Ja zrobiłem. Oto zapisywanie. One jadą teraz tu. Zbierają metale. Kurde, jakie to jest przykmina. One zbierają metale. Wracają tu. Dobrze? Źle? Chyba źle. Wszystko chyba zepsułem. Co ty robisz? Ty zbierasz metale. Okej, okay, dobra. Kij z tym. Magazyn potrzebujemy. Skład, w sensie skład metali, zwykły, skład metali, walniemy sobie tutaj, ty, w sumie nieważne, tutaj na przykład. I teraz weźmiemy tego gagatki, on jest ulega awarii, naprawić. Dobrze, ja to muszę wszystko ręcznie robić, bo to strasznie jest tego. Nowy oczyszczania wody, znaczy mierzę zużycie wody w kapsule, super, tego nie potrzebuję. O, turbiny mikrograwitacyjne. Produkcja energii zwiększona. Nośne obserwacje niskiej grawitacji pomogą naszym inżynierom opracowanie rozwiązań umożliwiających zwiększenie wydajności turbin wiatrowych. No mam tam ze dwie turbinki. Jak będzie na razie. Dobra, to jest taka przykmina, widzowie. Patrzcie, one naprawiają... Rozwali wam to łeb. One teraz, słuchajcie, naprawiałem tego gościa. No widzę, że... Aha! A ten w ogóle buduje... Ojej, to już w ogóle. Ktoś go naprawi? Nie no, co wy robicie, kurwa? Naprawiajcie tego drona, ty. Nie pozyskaj zasób, napraw! A, już się naprawił, dobra. I teraz robimy... I teraz ty Teraz chłop wyładowuje tu rzeczy. A my stąd zaczynamy budować, nie? Do tego. O kurwa, jaka przykmina to jest. Mówię wam. Dobra. Tymczasem my budujemy stąd. Rzecz tutaj. Tu się buduje, super. Po to jest ta mobilna stacja. Na razie się do czegoś ta mobilna stacja w istocie przydała po raz pierwszy. To jej trzeba na pewno przyznać. Wreszcie się udało. Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie drony. Nie mogę tego zbierać? Nie mogę, najwyraźniej. W ogóle to możemy zmieniać całe tereny później, w sensie sobie malować jak chcemy. Tu jest górka, a ty mówisz, nie no, ja nie chcę górki tutaj. Będziemy mogli to rozwalać, powalone, nie? Dobra, idziemy zbierać zasoby. Zasoby ważne być. Będziemy na przykład metale mogli z meteorytów zbierać. No to bez sensu, bo meteoryty będą mogli nam niszczyć wszystko. Kurde, dziwne też wszystko. O, tu możesz pozbierać zasoby. A później dostaniesz rozkaz pojechania tutaj, żeby wrócić.
Jesteś ty, co robisz? Ty jesteś tutaj chyba, nie? To ty spieprzasz tutaj najlepiej. Okej, tu coś spadło. Co to? Pewnie metal. Dobra, to później. To gotowe do wyruszenia. Pełen ze startem, nierozładowane zasoby. Aha, żywność. To nie, poczekaj. Nie mamy. No kurwa, co robią drony, ty? Brać to. A, wy tu nie sięgacie. Dobra, okej. Potrzebujemy urwać dwa drony jeszcze tutaj. I przypisać je tutaj. Teraz ta stacja jedzie tu, bo ona musi rozładować. Dobra, teraz zaczynam, bo wreszcie, słuchajcie, trochę już wcześniej grałem w tą grę. I wreszcie zaczynam doceniać mobilną bazę. Działa. 32, co to jest? Rozpocznij handel. Wyślemy 50. A to jest fajne. 50 za 32 metalu. Jestem za. Tryb autopilota? Jestem za, w sensie tracimy paliwo generalnie, ale to paliwo nie jest aż tak trudne i mamy go 405 w sumie. To ja gadam. Jest dobrze. Zobaczcie, mobilna baza wreszcie działa. Jeszcze zaczynam doceniać mobilną bazę. Dobra, podtrzymujemy życie wreszcie tu. Powoli zaczynam brakować nam CO2, ale to spokojnie. I teraz tak, my tu potrzebujemy ludzi, więc potrzebujemy jakichś ludzi w tej kopule. Da się przenieść ludzi tutaj, do tej kopuły? Jakoś? Mogę tak zrobić, żeby wezmę ludzi i przeniosę ich do tej kopuły tu? Zabieram na przykład 8 jednostek i powiem, dobra, wy tu macie być w tej kopule. Jak tu przenieść ludzi do tej kopuły? Zmień skórę. Nie no, to jest gites na razie. Zmień nazwę, nie. Encyklopedia, nie. No tak, tylko ja bym chciał im tu zaznaczyć, że tu jest warto mieszkać, żyć. Nowy szlak, no ale to ja wiem, co zrobimy, nie? Już handlujemy przecież. Jak zaznaczyć ludziom, żeby oni tam poszli? Żebyś się ty do tej kopuły był. Chłopie, w tej kopule masz być, rozumiesz? Mam jeszcze jeden pomysł. Głupi jak skurczybyk, ale... Za daleko. Meteor incoming. Umiesz? Zmiana konta? Aha. Poza kopułem jest stworzony zakręt w przejściu. O wow. Ja muszę... Nie rozumiem. Znaczy... Pyk. A mogę to zbudować po prostu? Pyk. Później pyk. Coś takiego. Umiesz. Miejsce znajdujące blokują budowę. Dobra, tu chcę. To się jakby będzie budować cały czas już jakby? Właśnie niestety nie. Jak powiedzieć ludziom, żeby poszli mieszkać tutaj? Halo? Jak to zrobić? Nowych ludzi sprowadzić? Chyba tak. W takim razie... bez turystów. Wystrzeliwujemy rakietę tutaj. Wystrzeli mimo to. I tutaj robimy... Nie przyjmujemy kolonistów. Nie przyjmujemy kolonistów. Kwarantanna. A tu przyjmujemy. I tu trzeba też by było zbudować... Kompleks mieszkalny, albo najlepiej w ogóle apartamenty, bo mamy 24 mieszkania. Ogniste święto Elma, zapadlisko. W nocy powierzchni Marka powstała zapadlisko, jest niebezpiecznie blisko i ma ponad 10 metrów średnicy. Powinniśmy jak najszybciej wysłać eksperymentalne albo zacenić zagrożenie. Pojawi się nowa anomalia. Okej. Okay. Odkryta anomalia. O, tutaj jest. O kurwa, tej duże. Chodź tu szybko. Skanuj anomalię. A ty co robisz? Nic. To załaduj zasób, metale. A czemu tu jest jakiś dron pokazany?
Za daleko od działających kontrolerów dłonów. A to czemu nie działa? A bo ja tego nie zbudowałem do końca. Kurde, ale jaja. Ja myślałem, że tu wszystko już śmiga. Panowie, tu trzeba dobudować, ja nie widziałem, ty. Przeskanowano sektor. Dobra, kronika tajemnic. Na Marcie pojawiły się tajemnice zapadlisko. To są jedne z tajemnic. Je można generalnie wybierać sobie te tajemnice. No, one są strasznie dziwne w większości. W końcu są to tajemnice. Na każdą grę obowiązuje, powiedzmy, inna tajemnica. No. Ja zawsze biorę sobie losowe, więc nigdy nie wiem, co się tu stanie. Większość też nie widziałem. Tutaj walnąłbym połączenie dronów. Tylko żeby znowu to zbudować, będzie pewnie potrzebne tego, nie? Moje drony. No oczywiście, że pewnie tak. Dobra, na razie to budujcie. Zbudowaliście, wszystko działa, tu jest prąd, elegancko. Jest miodzio, totalnie. To teraz tu jedziecie i tu budujecie. I ty idziesz też z nimi. A, bo oni razem mogą w dwójkę normalnie się śmigać. Ten jedzie z metalem, a ci biorą od niego metal. Kurwa, jakie to jest mądre teraz. Dobra, zajebiście jest. Co to jest? Zmodyfikowane sondy, nie chcemy. Nie bać sondy. I policja. Duża cysterna. Ale to jest w inżynierii. Inżynieria jest ogólnie in general dobra. Ja bym to wziął. Kurde, wziąłbym też pomoc zewnętrzną. Mamy strasznie dużo siana. Ja bym wziął pomoc zewnętrzną i będzie git. Budynki. 9 budynków nie działa? A co tu się stało? Skład pełny. Aha, dobra, to niech nie działa przecież. Wy co robicie? Badaliśmy zapadlisko i uznaliśmy, że jest stabilne. Nie stanowi zagrożenia. Za dnia zapadlisko jest dobrze widoczne. Wszystkie pojazdy umieściły je na swoich mapach, więc mogą łatwo przejechać, uniknąć niebezpieczeństwa. Zapadlisko osłoniło starożytne warstwy geologicznego pod powierzchnią bogate w polimery. Nadchodzące pochodzenie naturalnego to bardzo ciekawe odkrycie, które możemy wykorzystać na kilka sposobów. Zawsze się przydadzą, albo możemy się sporo dowiedzieć badając. O, 2500? Nie no, biorę to, jebać te polimery. Badanie ukończone, fastem zostało. Od buta. A już nie mam dalej, co jest? A nie, nie. Nie zostało ukończone jednak, ale prawie, a 3000 wymaga. Budynki nie działają. Dobra, to są nieważne budynki. Kronika. Zapadlisko okazało się wejściem do starożytnych warstw geologicznych. Brzmi kurczę jak kosmici i tego sprawy te. Tego typu sprawy. Potrzebuję więcej dronów. Się więcej mobilnych baz dronów. O. O, tutaj są... O, koloniści nowi. Tak. Wy se Nie no, chyba tu dobiegniecie po prostu, nie? Z buta. Powinno być git. Mamy to. Super magazyn jest, a to jest... Więcej miejsca na przechowywanie wody i tlenu i energii o 50%. Okej, okay. Brzmi jak coś fajnego. Chcemy pomoc zewnętrzną, a mamy już w sumie, nie? Dużo kosztuje ta pomoc zewnętrzna, ale in general worth. Dobra, mamy tu drony. Ile ich jest? 6 dronów. Okej. Możemy mobilną bazę wysłać. Tu możesz ty na przykład... co możesz zrobić? Wyładować tu rzeczy. Wszystkie. Masz jeszcze jakieś polimery nawet ze sobą. Nowi koloniści, idziecie? Jesteście na miejscu? Tak, gotowi, zwarci i tak, wszystko jest zajebiście. Dobra, teraz wszyscy będą tutaj ciężko pracować. 25 do produkcji, 10 zużycia. A dobra, pewnie, że tak. A, koszt budowy. Nie no, biorę, bo będę zajebiście dużo metalu robił. To dwa polimery to walić. Dobra, wreszcie mamy metal. Teraz przydałoby się zrobić... osobną, słuchajcie, kopułę gdzieś tutaj. Coś takiego, nie? Tylko skąd my na tym zajebistym puskowy weźmiemy cement? Dobra, w sumie możemy tym dronem przywieźć. Dobra, ogarniemy to. A może coś takiego? A nie.
Nie, o, albo nie. Na razie zróbmy coś takiego i zrobię tak. Niech na razie będzie. Dobra, to jest jakaś anomalia, trzeba to przeskanować własne, weź tu skanuj. To zajebiście pracujemy, jest Giga Cox. Pełna full wydajność. Bierzemy, czy nie? Oni będą pewnie. Większe wydanie zwiąże się z karami do zdrowia psychicznego i fizycznego. To nie, może co? To znaczy siła bez ograniczeń. Nie no, bez ograniczeń. Wszystkich bierzemy tu. Full pizda. Nowa anomalia. Przełom. Wyślij ekspedycję. Pewnie, że tak. Gotowa. My mamy tutaj paliwa. Absolutnie dostatecznie wystarczająco. Załoga 10 ludzi. Potrzebuje specyfikacje dowolne. Tutaj dzieje się coś interesującego i dostaniemy zasoby. Zważywszy, że paliwa mamy gigantycznie dużo, to może... A, bo oni jeszcze muszą tego jechać. Pohandlować, ty. To czemu oni nie? Czemu oni nie? A, zabraliśmy się tutaj, aby pożegnać. Tata, dzięki. Tutaj jest to zapadlisko, a nie było gdzieś tutaj? Myślałem, że... Przemieszcza się, ty, mam wrażenie, to zapadlisko. Skanowano, odkryte anomalie planetarne. No tak, no wszystkie ekspedycje są. Potrzeba ludzi. Potrzeba ludzi jest. Więc bierzemy rakietę pasażerska. Turysta 0, zajebiście, wystrzel. Ja tam tutaj, pasażer, zbadano anomalię. Łazik umilkł na 5 godzin, a potem uruchomił się ponownie i potwierdził zetknięcie się z niezwykle dużym ładunkiem elektrycznym. Natomiast po utracie kontaktu z naszym sterownym ulega awarii, drony muszą go naprawić. Koszt następującej technologii zmniejsza się. Napęd mikrograwitacyjny, szybsze drony i łaziki anomalne. Wpłytek uzyskano 200 milionów funduszy. Zajebiście, tylko gdzie on jest? Tu. Dobra, naprawcie. Muszę wziąć... Wiecie co? Trzeba tutaj... A ja już nie mam rakiet? A wszystkie lecą. A jedna wraca, okej. Okay. W ogóle, no trzeba sprowadzić tak. Trzeba sprowadzić dużo nowych dronów. Dużo... A my nie możemy... Ty, gdzieś tu jest chyba technologia na produkcję w ogóle dronów. Ale warto było sprowadzić dużą ilość dronów. No. No to głównie. A, my nie mamy już tego, w sensie... A, to trzeba nową sprowadzić. Oj, oj, oj. O, zasobów. No, pracujemy dniem i nocą. Z tego, co widzę, na ulepszeniu, więc... staram się jak mogę. Strasznie dużo mamy części maszyn, o dziwo. Najbardziej teraz nam zależy na artykułach elektrycznych. Jedzenie? No niby dużo też mamy jedzenia. To by się teraz przydało robić, tylko żeby to zrobić potrzebuję mieć rakietę. Dobra, ty, jak głodujący kodel? Którzy? A ci głodujący. O, cholipkę, niedobrze. A ty obejmujesz też to? No ta. No to o co chodzi? Nie rozumiem. Że trzeba im tutaj jakiś tutaj osobny magazyn zrobić czy coś. Nie rozumiem, ale wydaje mi się, że załadowalibyśmy żywność, a później wyładowali żywność. Nie, najpierw załaduj żywność. Załaduj żywność. Dobra, bo teraz słuchajcie, muszę wrócić to, ja muszę powysyłać, sprowadzić kolonistów, to pewnie zrobię sobie poza odcinkiem. I w następnym odcinku zrobimy coś fajowego, typu ja już zbuduję to i nie wiem, będziemy coś robić dalej, rozwijać. Zajebiście szybko nam to idzie, bo ze trzeci odcinek, słuchajcie, patrzcie ile zasobów mamy w ogóle wszystkiego. Więc mam nadzieję, że wam się seria podoba, jeżeli tak, to możecie zostawić lajkę, komentarz, suba. A my widzimy się jutro, słuchajcie. Miłego dnia życzę, a oczywiście miłej nocy. Trzymajcie się tam tej Polsce. I co?
No widzę przecież, dobra, muszę sobie z tym poradzić, kurde. Albo zobaczę, może w następnym odcinku. Dobra, nieważne. W każdym razie jutro się widzimy, białego dnia oraz mniej nocy. I zostaw lajka, komentarz, suba, wpadnij Twitch, Twitter, Instagram. Wszystko masz w opisie, drugi kanał, zobaczymy, do budżetu. Do zobaczenia, cześć.